Chorewa, no i widzimy tego gościa. I czy ktokolwiek jest w stanie oprócz ciebie? O, ty jesteś w stanie strzelić. To by było genialne. To by było bardzo genialne. 50%. Tylko niższe piętro. Tak jakby. Jest. Dobra. Dobra, nie było tematu. Ty czekasz. Ty na pewno. Ty. W sumie tobą zaryzykowałbym bieg. Bieg po ogień. Nie! Szajse! Co za absurd. Tego się totalnie już nie spodziewałem. A powinienem w sumie. Ty, tobą się już nie ruszą, no nie? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Ja bym się chyba jednak wycofał. Dobra, gościu nie powinien mnie już widzieć. Na wszelki wypadek... przekucnijmy, na wszelki wypadek. Kończmy turę. I teraz. Widzimy go, świetnie. Ty się wstrzymaj, ty się... No właśnie, ty się też wstrzymaj. Ty, panie. Próba numer dwa, pocelowania gościa. Jest, wlazło, zdechu. Ale radość. Czyli ty czekasz, tak? Ty czekasz, ty. No właśnie, teraz... O kurde. Dopiero teraz zauważyłem, że nie mam pocisków. No genialnie. Dobra, dorzucimy do niego granatem. Sekunda, sekunda, bo to wymaga jednak wcześniejszego zabezpieczenia. Wcześniejsze zabezpieczenie. Nie mam pocisków, choroba. Poszło. Zdychaj. Ach. Dobra, rozumiem. Następny. Ty nikogo nie widzisz, do jasnej anieli. Ajajaj. Wiesz co, ja się boję, to był wychylać się. Autentycznie. Ten gość mógł zdechnąć gdzieś tutaj, z obrażeń. A przynajmniej być nieprzytomnym. Mogło się tak wydarzyć. W tym czasie ja się... O nie, nie zdechł. To ja się chowam za winkiel. I kto mi jeszcze został? Ty. Mógłbyś spróbować, w sumie. Nie, nie mógłbyś spróbować. A skoro nie, to ty się wstrzymaj, sam nic nie zrobisz. O, aha, to był... Chciałem biec w to miejsce. Nikogo nie widzisz? Klęknij na wszelki wypadek, okej. Dobra, kończmy turę. Zdechło. Jeszcze jeden gość. Ilu ich tam kuźwa jest? Ja pitole. Ale porażka. Kto go widział? Ty, wypatrz tego kolegę. Dokładnie. Może go zastrzelisz? Jaką ty masz amunicję w ogóle? Normalną. Nie, fosforyzującą czy coś takiego. No zobaczymy, może nie zginę. 52%. Jedziesz. No. Line of fire. Uwielbiam takie beznadziejnie głupień.
pomysły jak No Line of Fire z takiej odległości. No nic, dobra, może jakąś ściankę tu zaczepiamy, kawałek tekstury. Tak? Fuck. Tu? Musi gdzieś kuźwa się udać. Dead. Dead. W końcu. Ach, ty nie widzisz. Kto to go w kurde widział? Ale ich tu było. Ponad dyszka na pewno. Na bank. I on powinien być w tym budynku. I to powiem, mam nadzieję, że to będzie ostatni. Bo to przesadyzm był. Delikatnie mówiąc. Delikatnie mówiąc, to był przesadyzm. Wstań. Na zewnątrz. Nikogo. Uch. What the fuck? Czy tutaj ociepieli z ilością przeciwników? 30. Nie dam rady rzucić. Wow, po prostu. 23. Będę mógł zrobić krok do tyłu. Wystarczy? Chyba wystarczy. Próba. Coś zrobić musimy. Ład? Dobra, nieważne. Tak, jednoznacznie nieważne. Następny. Kurde, czy ktokolwiek będzie w stanie tutaj strzelić? O Boże, tym znowu zapomniałem przeładować. Dziękuję. A. Nie, niestety nie. To dobra, w takim razie, skoro nie dasz rady stąd, to może dasz radę stąd? Naprawdę. Cholera. Wszystko jak na złość. Dobra, ta gościowa może już złazić. Usuwaj pani tutaj, czy panie. Będziesz przydatny mi w innym miejscu troszkę. Zasuwaj, zasuwaj. No i to wszystko na tą turę. Dobra. Próba numer dwa. Widzimy dwóch? Widzimy dwóch. Cudownie. Tak. I spróbuj tam nie dorzucić. Ja pitole. Really? A ile potrzebujemy do rzutu? 14. Shit. Będzie ryzykowne. Bardzo. Helga. Helga, to będzie bardzo ryzykowne. To, co mam zamiar tu zrobić. Nie no, tak nie rzucę. Do cholery jasnej. Muszę wejść. Muszę wejść. Pysznie. No i... i tyle. Ale jaja. Dobra. Czy I need help. I need help. 43 w tego gościa. Fuck. Tutaj może? Shit. Ale shit, bullshit. Shit, bullshit, kurde. Zasuwaj. Może stąd też radę? No line of. Time units, a jasne. Time units, to może w taki sposób. Gnojku. Wstrętny gnojku. Do przodu. Kogo ty w ogóle widzisz? Tego gościa widzisz, powinieneś, jeżeli go widzisz, to kurde, dlaczego nie możesz strzelić? Jest, oberwał. Zginie.
od tego granatu. Czy granata? I tutaj Maria. Maria, badaj, co tam słychać. I Leon. I Leon po prostu biegnie do ścianki. Miejmy nadzieję, że to jest dwóch ostatnich ufoków. Bo jak nie... Padli. To nie było dwóch ostatnich ufoków, ludzie. Ja pierdzielę! Nie wiem nawet za bardzo, co mam powiedzieć w tym momencie. Wow. Tutaj nie ma ufoka. Gdzie może być pan UFO? No, do cholery, idź. Nie tu. To może gdzieś z tej strony. 38. Nie ryzykuję. Chociaż tak tylko wyjrzeć. No nie bardzo. Chociaż tutaj coś tak jakby strzelało. Możemy się tym zainteresować do choroby. Oraz ewentualnie pięterkiem. Oraz ewentualnie pięterkiem. Dobra, ale na pięterko wbijamy przynajmniej dwójką. Gdzie? Baran. Co za baran. A nawet trójką. Gdzie przez... Dobra. Na szczęście nie myślałem, że przez drzwi się będzie wbijał. Tyle. Teraz poszukiwanie gościa. Kurde, co za absurdalna sytuacja. To trzeba wszystko robić tak na ostrożniaka. Każdy krok może być moim ostatnim. Każdy krok, dosłownie. Ekstra, żyjemy. I teraz Helga. Czy może Franz, rzucacz? Rzucacza wyślemy na górę, na przeszpiegi. Cink. Cink. Uuu. 20% szans na pocelowanie go. Dobra, ile to kosztowało? 20, tak? 20, dokładnie. No to zróbmy sobie klik, klik. I w plecki. 3 pociski. Yeah! Oh yeah! Pyszne. Ty, pani, zasuwasz tutaj. No wbijaj! Do cholery. Trzeba im wszystko tłumaczyć jak chłopu na miedzy. Jeszcze jedno piętro. Kuźwa. Źle. No. Błagam. Nie! Mała pomyłka. I czyżby koniec? Jezu drogi, co za misja. O, zobaczymy punktację. 14 gości do wybicia. 12 korpusów znalezionych. Z żywych 3. Niesamowite. Artefaktów sporo, cywilów 6 zabitych. Jednego ja zabiłem. Nie wiem jak. Uratowaliśmy 3. I 7 moich zginęło. W sumie jesteśmy 29 do przodu. 7 moich. Okej. I mamy... Werner jest poziom wyżej. Okej.
Nie za dużo equipmentu mamy. Okej. Czyli wracamy do bazy. 5 minut. Zasuwajcie. I widzimy się, ludzie, w następnym filmiku. Dzięki za oglądanie, za waszą uwagę. Jak wam się podobało, nie zapomnijcie łapki w górę. I w komentarzach, co myślicie na temat tego projektu klasycznej środy. Może macie jakieś swoje predyspozycje, co byście chcieli widzieć w następnych, może z następnych rzeczy, jakie mógłbym nagrać, inne gry, które pamiętacie, które was ciekawią. I czy w ogóle ten projekt klasyczny wam się podoba?